taki łatwy sposób, jak dostać Bell za darmo. Siemaneczko, z tej strony Pronot Gracz. Zanim w ogóle przejdziemy do odcinka, to strzelcie łapkę w górę, suba na kanale i chcę wam tylko jedną rzecz powiedzieć. Tak jak wiecie, ostatnio wbiliśmy te 5000 subów i teraz tak stwierdziłem, że do końca kwietnia co 100 subów będę rozdawać właśnie pieniążki, właśnie 20 zł co Paysafe Carda albo Google Play, więc tak naprawdę jeżeli chcecie wygrać po prostu jakieś Paysafe Cardy albo różne rzeczy, to pamiętajcie, że codziennie są live'y o 11, więc w poniedziałek o 11 wbijajcie i będziecie mogli wygrać właśnie po prostu pieniążki na gemy, na co będziecie chcieli, bo co 100 subów do końca kwietnia będę losować po prostu 20 zł, a jak wiecie, jeszcze mamy, kurczę, tutaj naprawdę parę dni do tego, żeby powbijać, więc tak naprawdę będziemy mogli jutro wylosować ponad 160 gemów, czy tam 180, więc naprawdę polecam serdecznie wbić na jutrzejszy live poniedziałkowy o 11 i wygrać parę tam gemików, nie? Bo będzie można wygrać po prostu gemiki, a już nie przedłużam i ciśniemy od razu do giereczki, więc let's go! Strzelcie łapkę w górę, tak jak jest, tak udało mi się karnet zdobyć i pod koniec odcinka to wam powiem, jak łatwo szybko wbić tą Bell i żebyście też mieli jak najszybciej i jak w ogóle jak ją zdobyć, więc oglądajcie do końca. Jedynie co będziemy teraz sobie grali, to po prostu sobie pogramy starcie solo, nawet nie wiem, czy jest dobra mapa na to, w sumie nie jest dobrą mapą na Bell, ale jak te początkowe pierwsze pucharki, to po prostu sobie pogramy, po chwilę pogadamy, bo w sumie jak widzicie, grałem ją tylko raz. Miałem drugie miejsce i stwierdziłem, że nie będę grać, że bardziej tak tą postacią pognał z wami na odcinku albo coś takiego, bo jak wiecie, ja lubię po prostu, jak trafiam nową postać, nagrać jakiś odcinek z tego. Jeżeli chodzi o postać, to naprawdę mi się zdaje, że jest naprawdę mega spoczko. Wydaje mi się, że jest to postać, która fajnie będzie się grało i mi się dobrze nią gra. Lubię postacie takie snajperskie, w sumie coś w tym stylu. Ona jest mega na daleko, jeżeli chodzi o ulta, też ma takiego nawet spoko, czyli bym go jakoś mega wykorzystywał, to po prostu jest ultem, nie? Sama postać jest mega dobra, więc tym ultem to też naprawdę można dużo rzeczy porobić, więc tak naprawdę lecimy, jeżeli chodzi o to. Dobra, i daliśmy radę. I że widzicie, mamy drugie miejsce tak naprawdę z buta, więc to po prostu jest tak słabo się gra na te pierwsze pucharki, więc naprawdę fajnie się gra po prostu. Dobra, no to tutaj mamy typa, który pewnie będzie tutaj chciał zdobyć, a jednak nie użyłem ulta. Będzie chciał zdobyć te soczki, ale my tutaj szybciej zdobędziemy jakiś soczek i dzięki temu będziemy mogli podjechać i... No, może uciekać, a tak naprawdę to złapiemy go zaraz, więc no. Dobra, jeszcze tutaj szybko. O nie. Dobra. Dobra, udało się nawet ultem jeszcze go zabić, więc naprawdę najsik, jeżeli chodzi o to, no. Lecimy z pierwszym miejscem od razu, więc tak naprawdę... naprawdę kozacko, jeżeli chodzi o to. Ciśniemy dalej i w ogóle to zobaczymy, jak dalej nam pójdzie cała ta gierka. W ogóle tutaj pierwsze są misje, no to to jest to 1000 wbijania, więc naprawdę najsik, jeżeli chodzi o to. Jeżeli ktoś chce wbić do klubu, to możecie wbić, na przykład możecie napisać, że jesteście z odcinka, to możecie wbić, no na przykład kogoś tutaj zaakceptujemy, nic się nie stanie tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. Liczę, że wbijecie w poniedziałek na live'a, bo będzie można wygrać właśnie fajne nagrody, jeżeli chodzi o to. Wiecie, zawsze Paysafe Carda albo Google Play, albo po prostu 20 zł można zwyciężyć. Ostatnio już rozdałem chyba 4 razy 20 zł, coś takiego. Wysyłałem ostatnio na live'ach i w ogóle, więc naprawdę serdecznie polecam, bo ostatnio wbijamy te suby mega szybko, więc mega fajnie, można szybko sobie, po prostu szybko ten, można... zdobyć jakieś tam Paysafe Cardy albo coś takiego i tak naprawdę dzięki temu można sobie zwyciężyć, można jakieś gemiki skupić. Naprawdę dużo osób dziękowało mi, że mogą sobie na przykład gemy kupić, bo na przykład brakowało im do czegoś, więc jeżeli chodzi o to, to jest mega fajne, że dzięki temu, że oglądacie mnie, dzięki temu, że wspieracie mnie subskrypcjami w ogóle, to ja wam mogę coś rozdać i
Będę starał się jak najwięcej teraz to rozdawać. A że mamy po prostu taki challenge, że do końca kwietnia chciałbym wbić 6000 subów. Wymyśliłem to przed chwilą, w sumie, znaczy przed chwilą, tydzień temu sobie wymyśliłem na live'ie, że fajnie by było wbić 6000 subów, bo to by był najlepszy miesiąc, jeżeli chodzi o suby. Więc to by było naprawdę mega ciekawe, jakbyśmy dali radę to wbić. Więc po prostu teraz będziemy cisnąć codziennie o 11, jak od dwóch tygodni codziennie o 11 są live'y. Od poniedziałku do piątku live'y, sobotę, niedzielę jakieś odcinki, też w tygodniu jakiś jeden odcinek się wleci, więc tak naprawdę 3 odcinki zawsze albo 4 odcinki muszą być. I tak właśnie to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o to. No dobra, no to tutaj powinniśmy tutaj pocisnąć, nie? I wygrać kolejne zwycięstwo. Tak jak mówiłem, no kurczę, tutaj powinno nam łatwo pójść i nie powinniśmy jakoś tutaj ciężko nam te pierwsze pucharki, pierwsze tam 200, 300, nawet 400 pucharków, to powinno naprawdę szybko wbijać, bo jak wiecie, to te pierwsze początkowe pucharki, to są mega łatwe. Do tej 20-25 rangi to nic nie jest takiego trudnego, żeby to powbijać. No do 20 rangi, no już nie będę taki, bo w sumie sam nie mam jakiejś tam rangi, więc no, jeżeli chodzi o to, dobra, czekajcie, bo mam problem, ale on mógł zrushować mnie w ogóle. Czemu on tego nie zrobił? Czemu on w ogóle nie zrushował mnie? To mnie zastanawia do teraz, ale wbiliśmy i teraz boom. Pierwsze tutaj zabójstwo, więc naprawdę najsik, jeżeli chodzi o to. Dobra, ciśniemy. Let's go. Powinniśmy tutaj rozwalić jak najwięcej. Dobra, no najsik. Tutaj jest naprawdę... Mega mi się podoba ta postać, jeżeli chodzi o to, ale mega czekam na tą postać Squeak, jeżeli wiecie, co będzie. To Squeak też, no mega czekam na Squeaka, bo to będzie jedna z lepszych chyba postaci. Ogólnie, jeżeli widzieliście, ostatnio trafia mega dużo postaci, więc naprawdę za niedługo, tak naprawdę teraz mi brakują, jeżeli chodzi o postacie, to mi brakują, zaraz wam pokażę, co mi brakuje, ale serio, jestem blisko końca i to jest mega ciekawe. Zrobimy sobie kiedyś na pewno jakiś wielki opening taki, żeby po prostu już otworzyć wszystko, żeby mieć wszystkie postacie, bo to jest najważniejsze, żebyśmy po prostu mieli wszystkie postacie, no bo jednak kurczę by się przydało mieć wszystkie już postacie, nie? No i zobaczcie, znowu drugie miejsce minimum jest zrobione, a tak naprawdę myślę tutaj, że zrobimy sobie pierwsze miejsce i będziemy cisnąć z tym, chyba tutaj jest Bo? Nie, Brock, dobra, Brock. No to nie, no to Broczek tutaj chyba ma problemy, ewidentnie. No nie, tutaj nie ma szans w ogóle. Po prostu trzy jakieś łatwe winy i po prostu ciśniemy od razu. Pewnie spytacie się, jak łatwo dostać postać. To wiecie co, jak najpierw zyskać w ogóle szansę na postać? Proszę bardzo. Po prostu trzeba wbić na mojego live'a w poniedziałkowego, wygrać sobie gemy, doładować i już kupić karnet. To jest pierwsza rzecz, a potem mega łatwo codziennie robić misję i tyle. I po prostu macie tą bel jak najszybciej, bo widzicie, ja mega szybko wbiłem tą bel, można było kupić i w ogóle gemy i w ogóle, ale ja to wszystko robiłem na live'ie, więc taki łatwy sposób, jak dostać bel za darmo. Po prostu trzeba wbijać na moje live'iki o 11 codziennie i codziennie można powygrywać 20 zł, bo codziennie są jakieś losowanka, więc tak naprawdę tyle, co mogę wam powiedzieć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wbijajcie na live'y, bo to jest mega ważne. Nawet jeżeli nie macie czasu nawet, to wbijcie, dajcie łapkę w górę, a może traficie akurat na losowanko i wygracie na przykład, nie? A dzięki temu wspieracie mój kanał, więc trzymajcie się, do zobaczenia jutro. Poniedziałek o 11:00. Elo, elo!